Energia kinetyczna to energia związana z ruchem. Od czego zależy i jak ją obliczyć? Dowiesz się z tego filmu. Zapraszam! Co tu się stało? Dziecko popchnęło samochodzik, a tym samym wykonało pewną pracę. Rozpędzając samochodzik sprawiło, że stał się zdolny do wykonania pracy. Nadało mu pewną energię. Samochodzik też wykonał pracę, uderzając i wprawiając w ruch kolejny samochodzik. Energia związana z ruchem ciała nazywa się energią kinetyczną. Skąd nazwa kinetyczna? Nazwa pochodzi z języka greckiego. Kinetikos oznacza po prostu ruchomy. Energia kinetyczna jest równa pracy, którą wykonujemy, aby rozpędzić ciało. W związku z tym, rozpędzone ciało może wykonać taką samą pracę, jaką wykonaliśmy, rozpędzając je. W ten sposób ciało traci swoją energię kinetyczną i zatrzymuje się. Od czego zależy energia kinetyczna? Od prędkości. Im szybciej porusza się dane ciało, tym większą ma energię kinetyczną. Zauważ też, że aby rozpędzić ciało do większej prędkości, trzeba wykonać większą pracę. Jeśli mamy dwa identyczne samochody, to większą energię kinetyczną będzie miał ten, który porusza się szybciej. I od masy. Im większa masa, tym większa energia kinetyczna. I znów zauważ, że aby rozpędzić ciało o większej masie, musimy wykonać większą pracę. Dlatego jeśli mamy dwa pojazdy, samochód osobowy i ciężarowy, i oba jadą z tą samą prędkością, to większą energię kinetyczną ma samochód ciężarowy, bo ma on większą masę. Jak obliczyć energię kinetyczną? Jest ona równa połowie masy przemnożonej przez prędkość do kwadratu. Możemy to oczywiście zapisać za pomocą symboli. S e indeksem K równa się 1, druga m razy v do kwadratu. Zastanówmy się, w jakich jednostkach będziemy wyrażać energię kinetyczną. Masę wyrażamy w kilogramach, a prędkość w metrach na sekundę, które podnosimy potem do kwadratu. Opuśćmy nawias, podnosząc do kwadratu zarówno metry, jak i sekundy. Metry do kwadratu zapiszę jako metr razy metr. Jeden metr mogę zapisać sobie obok. Zauważ, że kilogram razy metr przez sekundę do kwadratu to po prostu newton. Mam teraz newton razy metr, a wiemy, że to po prostu jest dżul. Energię kinetyczną, podobnie jak energię potencjalną, wyrażamy w dżulach. Ta czerwona kulka toczy się z pewną prędkością i ma ona pewną energię kinetyczną wynoszącą 1 dżul. Z kolei ta niebieska kulka ma taką samą masę co czerwona, ale toczy się z 3 razy większą prędkością. I energia kinetyczna jest 9 razy większa i wynosi 9 J. Dlatego mówimy, że energia kinetyczna jest proporcjonalna do kwadratu, czyli do potęgi drugiej prędkości. Spróbujmy wspólnie obliczyć zadanie pierwsze. Samochód o masie 1200 kg jedzie z prędkością 90 km godzinę. Jaka jest jego energia kinetyczna? Wypiszmy dane i szukane. Znamy masę samochodu M równa się 1200 kg. Znamy też jego prędkość. V równa się 90 km na godzinę. To, co chcemy obliczyć, to jego energia kinetyczna S indeksem K. Zacznijmy od zamiany jednostki. Kilometry na godzinę zamienia na metry na sekundę. Kilometr to 1000 metrów, a godzina to 3600 sekund. 90 km na godzinę to 25 m na sekundę. Przypomnijmy wzór na energię kinetyczną. 1 druga m razy V do kwadratu. Podstawmy dane. Jedna druga razy 1200 kg razy 25 m na sekundę do kwadratu. Będzie to 375 000 J. A jeśli przesunę przecinek o trzy miejsca w lewo, otrzymam 375 kJ. Zapiszmy odpowiedź. Energia kinetyczna tego samochodu to 375 kJ. Zadanie drugie. Znów mamy samochód, tym razem o masie 1000 kg. Samochód ruszył i na dystansie 75 m rozpędził się do prędkości 15 m na sekundę. Jaka działa na niego siła wypadkowa przy założeniu, że była ona stała? Jak zwykle wypiszmy dane i szukane. Znamy masę samochodu, m równa się 1000 kg, znamy też drogę, jaką przebył, s równa się 75 m i znamy prędkość, jaką osiągnął, czyli 15 m na sekundę. To, co chcemy obliczyć, to siła wypadkowa F. Obliczmy, jaką energię kinetyczną uzyskał samochód. Przypomnę, że wzór na energię kinetyczną to 1 druga m razy V do kwadratu. Podstawmy dane. 1 druga razy 1000 kg razy 15 m na sekundę do kwadratu będzie to 112 500 J. Pamiętajmy, że uzyskana przez samochód energia równa się pracy wykonanej przy rozpędzaniu pojazdu. Która także równa się 112 500 J. Przypomnę jeszcze wzór na pracę. W równa się F razy s. Przekształcę go tak, by móc obliczyć siłą F. F równa się W dzielone przez s. Podstawmy dane. F równa się 112 500 J dzielone przez 75 metrów. Zanim wykonam dzielenie, rozpiszę, że J to Newton razy metr. Widzimy, że metry mi się skrócą. Po wykonaniu dzielenia otrzymam 1500 N. Zapiszmy odpowiedź. Na samochód działała siła wypadkowa równa 1500 N. I ostatnie zadanie trzecie. Samochód o masie 1000 kg jadąc z prędkością 36 km na godzinę zaczął hamować. Siła hamująca ma wartość 5000 N. Ile wynosi droga hamowania tego samochodu? Ile wynosiłaby droga hamowania tego samochodu, gdyby zaczął hamować jadąc z prędkością 72 km/h? Co wiemy. Znamy masę samochodu. M równa się 1000 kg. Znamy wartość siły hamującej. F równa się 5000 N. Prędkość samochodu w pierwszym przypadku to V1 równa 36 km na godzinę, a w drugim przypadku, jaki będziemy rozważać, to V2 równa 72 km na godzinę. To, co chcemy obliczyć, to droga hamowania. W pierwszym przypadku, czyli S1 i droga hamowania w drugim przypadku, jaki będziemy rozważać, czyli S2. Zanim przejdziemy do obliczeń, zamienię jeszcze prędkość samochodu z pierwszego przypadku z kilometrów na godzinę na metry na sekundę. Otrzymałam 10 metrów na sekundę. Obliczmy energię kinetyczną tego pojazdu. Przypomnę wzór: 1 druga m razy v do kwadratu. Podstawmy dane: Jedna, druga razy 1000 kg razy 10 m na sekundę do kwadratu, a to będzie 50 tysięcy jouli. Obliczona przez nas energia to 50 tysięcy jouli. Jest równe pracy wykonanej przeciwko sile hamowania, czyli sile równej 5000N. Dlatego też ze wzoru na pracę, jeśli tylko nieco go przekształcimy, z łatwością obliczymy drogę hamowania w pierwszym przypadku. S1 równa się 50 000 Jouli dzielone przez 5000 Newtonów. Zanim zacznę dzielić, rozpiszę sobie Joule jako Newton razy metr. Newtony mi się poskracają, a po wykonaniu dzielenia otrzymam 10 metrów. W drugim przypadku prędkość samochodu wynosi 72 km na godzinę. Znów zamienię to na metry na sekundę i mam 20 m na sekundę. Wykonam dokładnie te same działania, podstawiając inne liczby. Energia kinetyczna samochodu będzie wynosić 1 druga razy 1000 kg razy 20 m na sekundę do kwadratu, czyli 200 000 J. Podstawię te dane do wzoru, by obliczyć drogę hamowania w drugim przypadku. S2 równa się 200 000 dżuli dzielone przez 5000 N, co da mi 40 metrów. Zauważ, że w drugim przypadku samochód miał dwukrotnie większą prędkość, a jego droga hamowania była aż 4 razy dłuższa. Zapiszmy odpowiedź. Droga hamowania samochodu przy prędkości 36 km na godzinę to 10 metrów, a przy prędkości 72 km na godzinę to 40 metrów. Zapamiętaj najważniejsze. Gdy ciało się porusza, ma energię kinetyczną zależną od jego masy i prędkości. Energię kinetyczną oblicza się ze wzoru. EK równa się 1 druga m razy V do kwadratu. Energia kinetyczna jest proporcjonalna do masy ciała oraz do kwadratu jego prędkości. Gdy ciało porusza się np. 10 razy szybciej, jego energia jest aż 10 do kwadratu, czyli 100 razy większa. Energia kinetyczna jest równa pracy, którą trzeba wykonać, aby ciało rozpędzić od stanu spoczynku, a także pracy, którą ciało może wykonać, zatrzymując się.